Kaczyński. Przyjechał do nas z Rybnika, ma pseudonim Ryba. Więc kilka szalonych nas. Robercie, zapraszam cię. Rybnik, lista 13. Robercie, daję ci głos. I co pomógł śpiewnik? Nic nie pomógł śpiewnik. Litery gryzły w usta i między zębami składały pleśń do kupy litom jak mur z betonu, bąkrów tłustych jak spieczony boczek. Świat rzucało po eksplozjach fale jak błąkający się eternit kruszającej frazy. Świniodup, czyli facet, który posuwa świnie, wytacza taczkę zboża przed pustelnię, wysypuje po nachyleniu migotliwą rzekę zboża, nad którą pikują mewy i gawrony, które urywają się z chmur skondensowanych w beton, w ceramikę twarzy myślińskich strzelców doborowych. Gatry. Robert Tekiel żongluje ogniami na South Bank. Krzysztof Keller handluje koką w okolicach Holland Park. Krzysztof Gąsierowski gra na gitarze w podrzędnych knajpach. Justyna Radczyńska karmi krokodyle w Zoo Payton. Artur Szlosarek jest ochroniarzem na murzyńskich dyskotekach. Jolanta Stewko jest kucharką w chińskiej restauracji, serwuje różne dania. Anna Tomaszewska pracuje na zapleczu irańskiego kebaba w Dolston. Tadeusz Kijomka pracuje w salonie piękności i zakłada kobietom tipsy. Pamiętam tylko tyle nazwisk ze snu. Fantastyczne kobiety, fantastyczni mężczyźni. Dziękuję. Następny punkt programu, nowa książka, Jacek Pierut, Spojenia, wydawnictwo Atut. Czytałem tę książkę, zrobiła najpierw na mnie groźne wrażenie, a teraz jakby we mnie pracuje i w pewien uspokajający sposób. Więc chyba rzecz o tyle ciekawa, że wymaga czasu i to tak sobie dzisiaj idąc do Rury myślałem o tej książce, że to jest chyba jednak dobry autor, dobra książka, skoro właśnie o niej myślę. Że cały czas jakby wymaga czasu, żeby się to... Cały czas gdzieś ona jest we mnie obecna, ta książka. Ale nie będę za dużo chyba zdradzał, bo Jacek będzie ją za chwilę czytał. Więc Jacku, zapraszam cię na scenę. Dobry wieczór Państwu. No właśnie tak się zastanawiałem, bo należy przeczytać całą zdecydowanie. 3, 6, 4. Ale przeczytam kawałek. Wybrałam wczoraj kawałek, który chciałbym tutaj przeczytać, ale wczoraj moja żona mi uświadomiła, że można ją na spotkaniach autorskich otwierać na dowolnej stronie i czytać po prostu. Wybrałem ten kawałek dlatego, że się zbliża święto cmentarzy, kiedy większość Polaków pójdzie popatrzeć na te świeczki. Ja mam też fragment o cmentarzach. Ulka i Adam Bożyżuczek stanęli pod bramą cmentarza. Ulka trzymała w ręku znicz, a Adam Bożyżuczek prosty wieniec z szarfą ozdobioną niemal nieczytelnym napisem w kształcie liter stylizowanych na celtycki. Można było jeszcze pożyć. Oboje mieli takie miny, jakby trzymali coś niezwykłego, na przykład szklaną, wszystko wiedzącą kulę i urwane koło od promu kosmicznego należącego do innych, lepszych cywilizacji. Dlaczego akurat taki napis? Spytałam. To cytat. Oczywiście. Powinniśmy jeszcze mieć ratlerka. Gadasz i gadasz, chodźmy. Ale właściwie czemu ubrałaś się na czarno? Jak to? Czarne mi się źle rozbiera. Coś proponujesz? Owszem, uwielbiam plenery. Ale to jest żałoba. Po kimś bez rodziny? Tak, to po mnie. Sama po sobie muszę to nosić. O, nieznajomy, objął ją. Idziemy do ciebie, jak się chodzi na grób, raz do roku. Rzucę ci to dziecko, a potem wskoczę je przycisnąć. Panie! Krzyknął Bożyżuczek w kierunku człowieka przebranego za robotnika. Kierowniku!
podeszli w jego kierunku. Na pierwszy rzut oka było widać, że patrzą na człowieka, który wie, co ze sobą zrobić, ale coś mu w tym przeszkadza. Będzie tu dziś jakiś pogrzeb? Najlepiej człowieka bez rodziny, uściśliła Ulka. I bez nikogo, kto by po nim płakał. Machnął ręką. No trudno, to jest młoda aktorka. Zagra w filmie właśnie taką rolę, zakochanej w starszym mężczyźnie. Jakby to pani powiedzieć, ćwiczy kwestię. Przyjechałem specjalnie, żeby ją trochę naprowadzić, żeby weszła w rolę, ale widzę, że wszystko jest w porządku, skoro pani tak reaguje. W filmie? Wybałuszyła Gały. No. Będzie tam taka scena w sklepie, niemal identyczna. Jak pani chce, to można to zrobić tutaj. Nawet pani mogłaby zagrać. Co prawda miałem już opatrzony inny obiekt zdjęciowy, ale może nawet i tu byłoby lepiej, bo na cmentarzu będziemy też kręcić. Zrobilibyśmy za jednym zamachem. Naprawdę? Jej oblicze odmieniło się nie do poznania. Tak, Adam Bożyżuczek potwierdził, jakby to dla niego był pryszcz. O, prawie zaśpiewało. Pani ma bardzo filmową mimikę. Kamera panią pokocha, dorzucił, jakby już wcale nie było potrzeba niczego dorzucać. Ulka przyglądała im się, wydąwszy wargi. To może ja herbaty zrobię? Zaproponowała sprzedawczyni, bo nie mam nic na zagrychę. Oj nie, musimy pójść jeszcze obejrzeć pogrzeb. Ktoś umarł? Zaniepokoiła się. Człowiek bez rodziny, poinformowała Ulka. Jacek Pierut w tekście, w książce z pojenia. Julka Szychowiak chciała wystąpić, ale się wstydzi. Nie przyniosła książki.